Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj mamy ósmy dzień Footmas. Dzisiaj mamy nowe ikony Prime w paczkach, nareszcie dostaliśmy, czekaliśmy na to 4 miesiące. Nareszcie są w paczkach, nie ma niestety kolejnego drugiego zestawu wymiany ikon. Ten będzie dopiero 26 grudnia, więc za 6 dni w czwartek o godzinie prawdopodobnie 19 dostaniemy nowe zadania o ikony, tak jak było to przez pierwsze naprawdę 2 miesiące FIFA, gdzie mogliśmy robić zadania o żetony do zbierania właśnie o karty Zanettiego i tak dalej, Drogby i tak dalej, te pierwsze ikony, które były. Ikony Prime, jak widzicie, dostępne są w paczkach. A teraz przechodzimy do tego, co dzisiaj dostaliśmy na Footmas, a dzieje się naprawdę, naprawdę sporo. Dostaliśmy też nowy, trzeci sezon, do tego sobie przejdziemy również za chwilkę. Zawodnik miesiąca z Bundesligi, Timo Werner, który naprawdę wygląda świetnie. Jedyne, co by mógł mieć lepsze, to wiadomo, są to podania. Równowaga też nie jest najlepsza, a nie jest to najwyższy zawodnik, 1,80 m, ale ta równowaga jest, no, mogłaby być po prostu lepsza. Jeżeli chodzi o tempo, to jest jedno z najlepszych, jakie może być. Strzelanie też ma bardzo, bardzo świetne. Tylko że koszt nie jest, wiadomo, taki aż tani. Jest to składocenie 84, składocenie 85, 86, plus do tego paczka rzadkich piłkarzy Electrum, paczka piłkarzy Electrum Prime i mała złota paczka rzadkich piłkarzy. Koszt całego tego SBC wynosi jakieś 300 tysięcy w tym momencie, więc nie jest to najtaniej. Ale wiadomo, karta jest naprawdę, uważam, bardzo dobra. Ja na pewno robić nie będę, bo nie używam składu z Bundesligi. Jak ktoś używa składu z Bundesligi, to myślę, że może sobie zrobić. Chociaż nie wiem naprawdę, czy bym wydawał 300 tysięcy na niewymienną kartę, wiedząc, że za 2 tygodnie zaczynają się toty. Lub 3 tygodnie. Teraz przechodzimy do kart na Footmas. Ante Rebić, napastnik z Milanu, który według mnie w tym momencie jest drugim najlepszym napastnikiem w lidze włoskiej. Wyprzedza, wydaje mi się, Dybale. Jest tuż za Ronaldo. Jakiś tylko styl grywa się do strzelania i podań. Dribbling ma naprawdę bardzo fajny, wiadomo, też ten równowaga i zwinność mógłby mieć troszeczkę lepsze. 1,85 m, więc jest wysoki. Fizyka ma znakomitą, tempo ma bardzo, bardzo dobre. Strzelanie ma naprawdę też dobre. I jeżeli chodzi o koszt, jest to w granicach teraz chyba 100 tysięcy. Potrzeba składu ceny 85 plus jeden zawodnik z Team of the Week, jeden Inform. Więc porównując go do Dybali, naprawdę uważam, że koszt za Rebicia jest ok. Mógłby być, wiadomo, troszeczkę niższy, jakieś 80-70 tysięcy też byłoby ok. Ale karta jest, uważam, naprawdę bardzo, bardzo dobra. 4x4 gwiazdki, słabszej nogi, sztuczek, wysoka średnia pracowitość. Karta naprawdę jest świetna. I teraz przechodzimy chyba, według mnie, jest to, dla mnie przynajmniej, jest to najlepsze SBC karty Footmas, jakie mieliśmy do tej pory. DHA Footmas. Tutaj jest statystyk szczegółowo, co nie mam wam pokazywać, bo to wiadomo, bramkarz, ale jak przejdziemy do zadań, powiem szczerze, że jak zobaczyłem to SBC, myślałem, że będzie przynajmniej ocena 85 z informem, a mamy ocenę ogólną 84 bez żadnych informów. To będzie jedna z najczęściej widywanych kart podczas następnych kilku tygodni w Foot Champions i to wam gwarantuję. Dla mnie, powiem wam szczerze, że to będzie prawdopodobnie bramkarz, którego będę używał do końca gry, bo prawdopodobnie zostanę przy Premier League lub ikonach na środku obrony, więc bramkarz to jest też taka pozycja, że większość broni tak samo nie ma znaczenia, tak szczerze mówiąc, jaką ma się tam kartę. Ale DHA w poprzednich latach był to jeden z najlepszych bramkarzy i zobaczymy, mam nadzieję, że w tym roku również, jeszcze w tym roku go nie używałem. I tutaj daję niewymiennego mojego Hugo Llorisa, który według mnie jest bardzo, bardzo złym bramkarzem. Wolałem 100 razy Kepę niż tego Llorisa. I co, mam nadzieję, że Dawid DHA będzie dużo lepszy od Hugo Llorisa. A jeżeli nie, to po prostu jest to karta oceniona na 90 overalla. Karty na ocenę właśnie na 90 overalla chodzą w tym momencie za dokładnie tyle, ile jest koszt tego SBC, więc jeżeli nie będzie mi się dobrze nim grało, jeżeli będzie zły, to wrzucę go do jakiegoś SBC w przyszłości, jakąś wyżej ocenioną, może lepszą kartę. Walkout, trzeci karty Footmas u mnie na kanale. David DHA, 90 overall. Więc DHA od razu do klubu, za chwilkę go sobie wrzucę do pierwszego zespołu. Yannick Bolasie, to jest kolejne SBC, które miałem robić wczoraj i zrobimy je sobie dzisiaj. Okej, tutaj musiałem sobie wymienić zawodników, bo tych, których trafiłem w dzisiejszym odcinku wcześniejszym, w 30 paczkach z rozbudowy 80 plus z wyborem zawodnika. Jak ktoś nie widział, to zapraszam do zobaczenia sobie tego odcinka. A teraz zgłaszamy drugie dzisiejsze SBC, Yannick Bolasie, którego na pewno będę używał w przyszłości. Mam nadzieję, że Sporting awansuje dalej i ta karta będzie upgrade'owana, będzie miała 86 lub wyżej overalla. Na pewno w przyszłości, gdy będzie się miało więcej ikon, będzie dużo łatwiej ją połączyć. Być może w Ligi Portugalskiej jest coraz więcej tych SBC o specjalne karty, za chwilkę sobie również do tego przejdziemy. Będzie go dużo, dużo łatwiej połączyć. Yannick Bolasie, 84.
I przedostatnie SBC, które dostaliśmy dzisiaj, Jedson Fernandez. Karta naprawdę jest bardzo, uważam, dobra, a może być dużo, dużo lepsza po awansie Benfica i dalej. Jest to karta z potencjałem do gangu Hulita. Myślę, że dwa upgrade'y tej karty im będą wszystkie oceny wyżej jak 80 i naprawdę skład z Ligi Portugalskiej może wyglądać naprawdę świetnie z na przykład Koroną, jak ktoś robił wcześniej właśnie z tym Bolasie i na przykład właśnie z Jedsonem Fernandezem. Chyba napastnika nie ma jakiegoś dobrego właśnie z Ligi Portugalskiej, z tego co każe, możecie napisać, czy jest, czy nie ma. Wysoka pracowitość. Naprawdę wygląda to świetnie i koszt też nie jest najwyższy, bo jest tylko ocena 82, to SBC jest na 5 dni, więc też na pewno sobie to zrobię po nagrodach chyba za Division Rivals, jeżeli starczy dni. Nie, chyba będzie ten dzień wcześniej znika, więc i tak zrobię to myślę po paczkach za Squad Battles albo za jakichś wymiennych kart, które mam teraz jeszcze w zespole. I ostatnie, bardzo dobre nareszcie SBC opaczki Footmasowe Wyzwanie, które pewnie dostaniemy jeszcze jedno jutro i następne znowu pewnie za tydzień lub już w ogóle, bo w tamtym tygodniu przez cały tydzień dostaliśmy tylko dwa razy Footmasowe Wyzwanie. Szkoda, że nie jest to częściej, no ale cóż, jest jak jest. Skład wam mogę pokazać, bo jest to liga tylko i wyłącznie chyba z ligi francuskiej. Dwóch zawodników mam chyba z innej ligi. Tak, tego mam z ligi drugiej włoskiej, francuskiej i Gomisa z ligi arabskiej. I tu jest paczka rzadkich piłkarzy Elektrum, więc paczka za 30 tysięcy. Bardzo dobry koszt, uważam, bardzo dobra paczka. Mam nadzieję, że uda nam się coś w niej trafić. I jest to tyle, jeżeli chodzi o nowe SBC. Tak jak mówiłem, nową wymianę ikon dostaniemy w następny czwartek, prawdopodobnie o godzinie 19, nowe zadania i tak dalej, żeby zbierać sobie żetony na wybrane przez nas ikony. A teraz przechodzimy do nowego, trzeciego sezonu. A właściwie nie jest to trzeci sezon, tylko świąteczny czas. Jest to jakby dwa razy krócej trwa niż normalny sezon. Mamy tutaj paczki, 3 do odebrania, końsy, jakieś stroje. Mamy pierwszy raz coś takiego, jest to ikona na wypożyczenie. Jest to nie byle jaka ikona, bo jest to Zidane na 7 meczów. Jak ktoś chce, to może sobie ją używać w Foot Champions, wiadomo. A jak ktoś nie chce używać go w Foot Champions, bo chce zrobić na przykład właśnie te zadania, to może go użyć sobie właśnie tutaj. I przechodzimy na kolejną, drugą stronę. Kolejna duża złota paczka premium. Tutaj mamy coś na środek boiska. Złota paczka ekonomiczna premium. Fabian Delph, kolejna karta w zadaniach sezonowych. Jest to pierwszy raz, kiedy dostajemy karty zawodników nie za zakończenie sezonu. Chyba nie wcześniej w tych dwóch sezonach nie było czegoś takiego, żebyśmy mieli karty gdzieś po środku do odebrania. Wiadomo, jest to naprawdę bardzo, bardzo przeciętna karta. Nie sądzę, żeby ktokolwiek jej używał w jakichkolwiek meczach Foot Champions czy Division Rivals, bardziej jak się gra z kolegami czy coś w tym stylu. Raczej innego sposobu na jej użycie nie widzę. Złota paczka rzadkich kart, naprawdę fajna piłka. I Santi Cazorla. I tu jest coś, na czym się zatrzymam na dłużej, ponieważ, jak widzicie, karta Santiago Cazorli ma 5 na 5 gwiazdek słabszej nogi i sztuczek, a jego zwykła karta ma 5 gwiazdek słabszej nogi i tylko 4 gwiazdki sztuczek, co być może jest początkiem czegoś, co naprawdę większość graczy chce od bardzo, bardzo dawna. Czyli właśnie gdy są karty specjalne, czy na przykład są informy, tak dajmy, że w Salach bodajże 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu, jak dostał informa, strzelił chyba 2 czy 3 bramki swoją słabszą nogą i na przykład wtedy by dostał upgrade gwiazdek słabszej nogi na 4, a nie jak to ma na głównej karcie na 3. To by było coś naprawdę bardzo fajnego. I też właśnie jak są karty specjalne, czy to właśnie Footmask, czy to nie wiem, karty drogi do finału, czy coś w tym stylu, żeby miały właśnie podwyższane sztuczki czy słabszą nogę, to było naprawdę coś świetnego w przyszłości. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Miejmy nadzieję, że to w ogóle nie jest błąd graficzny czy coś w tym stylu, bo też tak może się stać, znając EA. I tutaj mamy nową cieszynkę i jak ktoś wie, jak zrobić tą cieszynkę, to proszę napiszcie w komentarzach, bo szczerze mówiąc nawet nie patrzyłem, jak robić te cieszynki wszystkie, które dostawaliśmy w poprzednich sezonach, a ta jest naprawdę bardzo fajna, więc fajnie byłoby wiedzieć, jak zrobić tą cieszynkę po ostrzeniu bramki. Mega paczka, coś kolejne na środek boiska, paczka za 45 tysięcy i na zakończenie mamy dwie karty, naprawdę fajne karty, 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, Michi Batshuayi. Naprawdę jest to świetna karta, ale raczej nie będę brał, bo mam już Sachę właśnie z Premier League i bez sensu byłoby brać taką drugą kartę na tą samą naprawdę pozycję. I drugą kartą, którą będę brał, jest to Perisic, który wygląda naprawdę, uważam, prześwietnie. Jakiś tylko boost do właśnie też strzałów i podań, być może do dribblingu, zależy kto tam co woli. Również 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, bardzo wysoki, średnia. To mi się naprawdę bardzo podoba, ten sezon, świąteczny czas. Podoba mi się naprawdę. Według mnie zdecydowanie jest to najlepszy z tych trzech sezonów, które mieliśmy do tej pory. I jeszcze przechodzimy do czegoś, co ja bardzo, bardzo lubię. Czegoś, co mi brakuje w FIFA.
Zadania codzienne. Za zakończenie zadań codziennych mamy paczkę z jednym rzadkim zawodnikiem. Być może jest to niedużo, ale zawsze jest to coś, jest to lepsze niż nie dostać nic. To jest coś, co ja uważam powinno być naprawdę od dłuższego czasu w FIFA w ogóle, że za rozegrany mecz po prostu każdy, nieważne czy wygrany czy przegrany w online po prostu, dostajemy paczkę właśnie z jednym rzadkim zawodnikiem, tak jak było to w trybie do Mistrzostw Świata. Powinno to naprawdę być, uważam, w FIFA, napiszcie jakie macie zdanie na ten temat, bo według mnie naprawdę powinno być coś takiego w grze. I ostatnie, co mamy nowego na dzisiaj, jest to Rusonę 84, karta Footmas i naprawdę nie trzeba dużo, bo trzeba strzelić gola piłkarzem z Bundesligi w Rivals. Tutaj trzeba strzelić 10 goli piłkarzami z Ligi Francuskiej na nowicjuszu w Squad Battles, strzelić 15 goli mocnymi strzałami po ziemi w meczach towarzyskich online. Tutaj przypominam, że trzeba nacisnąć R1, L1, żeby to zrobić, bo na pewno będą takie komentarze, jak to zrobić. Asystować 4 razy dośrodkowaniem w Rivals i strzelić co najmniej 2 gole Francuzami w 4 różnych wygranych meczach Rivals. I tu jakieś paczki, wiadomo, za to jeszcze będą słabe, bo słabe, ale zawsze jest to coś. Nie jest to najtrudniejsze do zrobienia. Mamy 11 dni na zrobienie tego. I jest to wszystko, co dzisiaj dostaliśmy. Naprawdę jest tego sporo. Jak możecie, zostawcie lajka. Jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Piszcie, jakie SBC dzisiejsze robicie o karty Footmas, czy w ogóle robicie. I co sądzicie o nowym sezonie. Przechodzimy do paczki rzadkich piłkarzy Electrum. Przypominam, kart nominowanych do Toty już nie ma w paczkach. Ale w dalszym ciągu, wiadomo, można trafić coś dobrego. Chociaż i tak nie sądzę z moim szczęściem, żeby cokolwiek w tej paczce było. No właśnie. Także to było tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie!